Good game, good luck, have fun. Zaczynamy, zaczynamy kolejną grę. Funky zmienił kolor. Wrócił do zielonego koloru. Nie jest już fioletowym, podstępnym terraninem. Jest zielonym, przyjaznym przyrodzie, wspierającym recycling. Terraninem, o którym gada teraz popijający herbatę komentator. D-Star, mapa Metalopolis, wybrana przez Funkiego. Bliskie respawny, mamy szczęście w dniu dzisiejszym do samych bliskich respawnów, jeżeli chodzi o te większe mapy, te, które preferują tą makrogrę. Tak, można by podzielić mapę spokojnie na pół, a tutaj gra może nam się równie szybko zakończyć. Zobaczymy, jak będzie Funky chciał wrócić do gry, jak będzie chciał rozstrzygnąć tą grę, żeby wrócić do tego pojedynku. Być może jest tutaj też kwestia tego, że D-Star wszedł do tej gry jak gdyby z rozpędu. Po tym pojedynku z Uzerem gracze na tym poziomie są przyzwyczajeni do grania serii kilkunastu gier. Zresztą widzimy D-Stara, który wielokrotnie na zotakach na GoForest 2 również bardzo, bardzo dużo gra. No, minął Funky tutaj tą SCV-kę, czyżby nie zauważył jej? Bo dalej tu wysyła, czy chce przede wszystkim sprawdzić, nie, on tutaj gra bezpiecznie, chce sprawdzić, czy nie ma jakiegoś proxy. Natomiast mówiąc, że D-Star wszedł tutaj z gry prosto z Uzerem, no był po trzech grach rozgrzany, jego może stan zen zostało osiągnięte i dzięki temu z rozpędu w 13 minut poradził sobie z Funkiem w tej pierwszej grze. No a Funky troszkę siadł, może nie rozgrzany, może dopiero teraz będzie mógł na spokojnie tą grę wygrać i wrócić do tego pojedynku. Póki co Funky, no późny ten zwiad, jeszcze zdecydował się najpierw na zobaczenie tego miejsca, dopiero teraz zmierza na godzinę 12, gdzie ulokował się D-Star. Pierwszy Marines już wybudowany, tutaj można go pod rampę sprowadzić i przez to więcej obrażeń zadać tej SCV-ce. No ale późny zwiad przez to Funkiego, który nie decyduje się nawet na wejście na rampę w tym momencie. Faktory po raz kolejny u D-Stara. Faktory również u Funkiego. No i zobaczymy, jak potoczy się dalej ten pojedynek. Jest tutaj zapobiegliwie postawiony na zapleczu ten Supply Depot, który nie pozwoli tutaj czegokolwiek przemycić. Czasami widziałem gry, kiedy ktoś budował tutaj faktory, przelatywał tutaj, no i helionami potem w pewnym momencie robił niespodziankę. No poczekajmy do wybudowania tych faktory, jak wtedy ich buildy zaczną dalej się przedstawiać. Jest szybki techlab dostawiany, natomiast D-Star przed techlabem buduje swój starport. Czy będzie budował również swój starport? Tak, jest już starport również u Funkiego. Cały czas dorabia Marines, tak samo Marines dorabia D-Star. No i gra nam Funky Blue Flame'a, czyli będzie ten push, który widzieliśmy już kilka razy w tym turnieju. Jeden Medivac, kilku Marines oraz Heliony z Blue Flame'em. Zobaczymy, co na to wszystko będzie chciał odpowiedzieć D-Star, który widział oczywiście, jak ta baza się przedstawiała. Sam dorabia Helionów, ma już dwa. Trzeci za sekundkę się wybuduje. Robi się Viking. Czyżby przeczuł zupełnie tutaj, co szykuje na niego Funky? Bardzo, bardzo jestem ciekawy. Jest już tutaj starport, robi się pierwszy Medivac. No i pytanie. Jest timing push też w wykonaniu D-Stara. Znalazł tutaj ten moment, uznał, że jest ta szósta minuta kluczowa właśnie dlatego, co chce zrobić. Nie ma jeszcze tego Blue Flame'a. Gdzie są te Heliony? Tutaj są dwa Heliony. Zagapił się troszkę Funky, nie bronił rampy. Dopiero teraz te dwa Heliony tutaj pomagają. Ładne mikro w wykonaniu Funkiego, nawet zadrapania na lakierze. Nie, przepraszam, ten jeden przedni reflektor został stłuczony.
No i teraz chyba zdecyduje się w takim razie na drop, czy będzie chciał pushować. Zobaczmy. Funky produkuje pierwszy czołg. Gdzie ten jego Viking? Tu jest Viking, który targetuje w tym momencie tą tego Medivaca. Wlatuje tu teraz do bazy. No, musi uważać D-Star. 23 hitpointy zaledwie na tym Medivacu. No teraz to już nawet jeden Marines sobie z nim poradzi. No i będzie atak najprawdopodobniej w wykonaniu Funkiego. Nie patrzę, jak idzie do bazy. Patrzę, co do obrony ma D-Star. Myślę, że ten czołg jest kluczowy tutaj. Marines nie pożyją za długo, natomiast wszystko sprowadzi się do mikro. Wiadomo, że ciężko szturmuje się na rampę. No, cztery heliony tutaj mogą podjechać. Blue Flame, jeden strzał, drugi. Zostało już tylko dwóch Marines. Powinien sfokusować w tym momencie czołg. Nie ma już żadnych Marines. Nie, jeszcze trzech tutaj z tyłu, za oponami gdzieś się przytuliło. Zdjęty również Medivac. Coś zostało zdjęte lotniczego, jeżeli chodzi o D-Stara. Nie wiem, co to było, bo to był Viking Funkiego. Zobaczmy, jak przedstawiają się straty. D-Star delikatnie mocniej w plecy. Nie ma jeszcze ekspansji, dopiero teraz Command Center budowany. D-Star jeszcze nie robi Command Center. On będzie... Nie, przepraszam, już robi tu na dole. Buduje również bunkier. Czyli mimo tych wczesnych ataków zapowiada nam się tutaj dłuższa gra. Dłuższy pojedynek między tymi dwoma graczami. No jest już Siege Mode. Widzi D-Star, co się święci. Sam również już przełącza Switch Techa, nastąpił, przełączył Tech na to czołgi. Jeden Viking tutaj naprawiony. Ciekawe, czy produkuje cokolwiek w Starporcie. W tym momencie nie. Ciut wcześniej będzie ta ekspansja najprawdopodobniej D-Stara uruchomiona, bo ta jeszcze musi przelecieć. Rzucony tu skan w tym momencie zauważył oczywiście to budujące się Command Center, widzi kolejne baraki, dużo tutaj huku, rumoru tutaj w bazie u Funkiego. Zobaczmy, ile SF-ek obydwaj gracze. Ciut więcej ma D-Star, 36 w tym momencie. Już uruchomiona ekspansja, właśnie skończyła się budować. Już się robi tutaj Orbital Command. No a Funky przelatuje właśnie swoim również Command Center do ekspansji. Czyżby chciał tutaj pushować, jakiś contain mały założyć, bo przecież nie ma zamiaru chyba forsować rampy tak małą ilością wojska. Ale zanim wyląduje, zanim tutaj te czołgi się rozłożą, być może chciałby znaleźć jakieś okienko, gdzie mógłby coś przypuszczać. No, wjechał ten czołg w zasięg tutaj rozłożonego już czołgu Funkiego, wybroniony. Teraz zaczną nam się tutaj takie szachy siege tankowo-wikingowe. Troszkę brakuje tutaj D-Starowi, nie ma on wikinga nawet jednego. Teraz dopiero buduje Funky takiego wikinga posiada i dlatego wycofuje się do bazy. D-Star, jego Medivaki tutaj mogłyby znaleźć się w dość niekorzystnym położeniu, gdyby za bardzo się wysunęły. Funky robi steampack, robi upgrade do tarcz. Hitpointy większe dla Marines w takim razie będą plus jeden dla piechoty i praktycznie już skończony. Szybki ten upgrade w porównaniu do D-Stara, którego styl jest późno robi jakiekolwiek upgrade'y. No i cóż, 76 limitu ma Funky, 90 D-Star. Czyżby teraz pora Funkiego na próbę założenia containa? No, na nieszczęście D-Star odsunął w tym momencie swojego Vikinga. Rzucony tutaj skan, widzi wszystko, co się dzieje. Będzie miał zasięg do tych czołgów. Ten jeden momentalnie wyeliminowany. Ma tutaj zasięg, ładnie tutaj się już rozbudował ten contain. Postawione cztery siege tanki na tej rampie, tak krzywo troszkę stoją. Teraz się będą składać. Wikingi tutaj ostrzeliwują się. No, dzięki temu Wikingowi złapał tutaj D-Star moment, kiedy tanki były złożone. Wymienili się troszkę jednostkami. Cofa Funky w tym momencie.